Trójwarstwowa kurtka motocyklowa Moto Naventa sprawdza się w każdych warunkach atmosferycznych. Jeżeli temperatura wzrasta, możemy wypinać kolejne warstwy. Zaczynamy od podpinki ocieplającej. Zostaje nam w środku membrana wiatrowodoodporna. Gdy robi się już bardzo gorąco, czyli powyżej 23-4 stopni, możemy wypiąć także membranę. I wtedy zostaje nam już tylko wierzchnia warstwa z podszewką siatkową. Moto Naventa posiada także rewelacyjny system wentylacji. Z przodu kurtki mamy dwa panele wentylacyjne, które możemy rozpiąć. Możemy je także wypiąć w całości, odsłaniając siatkę, która jest po prostu przewiewna i nas powietrze może spokojnie chłodzić. Dodatkowo na rękawach znajdują się zamki wodoodporne, wentylacyjne, które możemy rozpiąć i po ich rozpięciu i wypięciu paneli mamy pełny przewiew kurtki, jeżeli powietrze nam wpada z przodu, żeby mogło się wydostać i nie wpływało nam kurtki jak balon. Z tyłu znajduje się analogiczny system paneli, który również można rozpiąć bądź wypiąć w całości. I wtedy jest już pełny przewiew, mamy pełne chłodzenie w kurtce, nie gotujemy się w niej nawet jak jest 30 stopni i więcej. A co z bezpieczeństwem? Kurtka jest wyposażona w protektory CE na barkach i łokciach. Na plecach jest pianka antyuderzeniowa, można ją zastąpić protektorem twardym CE. Bardzo ważnym elementem jest również możliwość spięcia kurtki ze spodniami. Venta posiada dwa zamki, z czego jeden jest krótki, 20-centymetrowy na plecach i on też spełnia w zupełności swoje zadanie, natomiast dłuższą trasę polecam spięcie się długim zamkiem okalającym praktycznie całe ciało, gdyż wtedy właściwie kurtka ze spodniami tworzy kombinezon. Venta to uniwersalna kurtka turystyczna, ale kiedy najbardziej docenimy jej atuty? Najlepiej się sprawdza w jeździe miejskiej, będąc na system wentylacji, który pozwala na to, że nawet jeżeli stoimy na światłach, to po prostu w niej nie cierpimy, gdy jest gorąco. Krój ma taki, który możemy spokojnie zsiąść z motocykla, możemy się spokojnie w niej poruszać po mieście i nie krępuje nam ruchów, jest wygodna, nie przeszkadza po prostu w normalnym funkcjonowaniu również poza motocyklem.